Dobry, Magdalena Giecińska, Miesięcznik Pismo. Bardzo miło mi Państwa widzieć tak licznie zgromadzonych na dzisiejszej rozmowie, debacie, sesji inspiracyjnej, w której będziemy poruszać temat overturizmu. Wciąż brakuje polskiego odpowiednika dla tego słowa, bo przyciążenie turystyczne to nie do końca to. E, może dzisiaj znajdziemy takie wspólnie takie określenie. Ci, którzy, ci z Państwa, którzy już film widzieli, trochę o tym zjawisku, o tym zbiorczym haśle, pod którym bardzo wiele różnych napięć, problemów, wyzwań, ale być może też okazji do rozwoju się kryje. Będziemy dzisiaj rozmawiać. A zanim oddam głos zgromadzonym prelegentom, chciałabym przede wszystkim. Zacząć od takiego cytatu, który znalazłam przygotowując się do dzisiejszego spotkania. Są trzy zdania dosłownie bardzo je chętnie Państwu przeczytam. Przyjeżdżając do miasta, zachowuj się uprzejmie. Jesteś tylko jednym z wielu, bardzo wielu, bo do miasta ściągają obecnie rzesze turystów gościem. Gość to ważne słowo. Pamiętaj, że tak jak Ty przyjmujesz w swoim domu różnych odwiedzających, składających Ci wizytę, tak teraz Ty jesteś tutaj jedynie gościem. Zachowuj się więc uprzejmie, szanuj miejsce, w którym jesteś. To są słowa z przewodnika po wspaniałym mieście Krakowie, w którym jesteśmy z 1933 roku, bo już wtedy przestrzegano przed zagrożeniem. Z, które się chyba bierze z tego, że czasami kiedy gdzieś wyjeżdżamy, trochę zapominamy o tym, że dla nas to, to są wakacje, to jest odpoczynek, a dla kogoś to jest rzeczywistość, codzienność, dom, ulica, kamienica, więc też trochę będziemy sobie dzisiaj o tym przypominać. Poprzez aplikację mogą Państwo zadawać pytania. Z uwagi na zmaskulizowany charakter panelu będę prowadziła akcję afirmatywną i promowała pytania od kobiet, więc zachęcam Panie do, do zabierania głosu. No i zaczniemy od, tutaj już rozmawialiśmy w kuluarach, od jednego z najczęściej obwinianych o to zjawisko, Instytucji, podmiotów, czyli, czyli od Airbnb. I zobaczymy, usłyszymy, mam nadzieję, o tym, jak to jest być tą stroną oskarżaną o niszczenie pięknych miast, o przyczynianie się do, do tego, że właśnie jesteśmy takimi nieuprzejmymi, jak nas pouczałby ów przewodnik gośćmi. Oddaję głos Wladimirowi Beronowi. Thank you so much. Um, I really appreciate, uh, really appreciate the uh, invitation, Magdalena, and uh, also I really appreciate the introduction notes. In fact, this is a very unforgiving time, right? Because some people are actually before lunch or after lunch, uh, but I'll try to be short and sweet and uh, give you some ideas about how we actually look at the power of healthy tourism. It might sound a little bit like an oxymoron for for some of you after having watched this uh, this movie, but I would like to give a little bit of also a balance. And since I am actually the only one who represents here the industry, uh, and specifically a platform uh, in the tourism area, I thought it might be quite interesting for you to hear some of the case studies that we actually actively and proactively work on with cities, with governments, with uh, destination marketing organizations, and many other stakeholders in the in the tourism sector. So. In general, I think the way Airbnb has been designed and the way that actually Airbnb in many cases helps to promote tourism is a tourism that actually helps connect people, right? It's the unique experience that you actually get thanks to the fact that you can stay in somebody's home or alternatively you can do activities. Airbnb experiences is one of the products that is actually um, recently launched uh, besides just the homes. However, the reality often is when you speak about tourism, is very, I would say, dry places, artificial places where you actually do not connect yourself with the local people, with the local communities, with the local neighborhoods. Or, in the opposite, me coming from Prague, actually, this is the type of tourism that you often see. But that's not the type of tourism that we would like to see on Airbnb, and hence we actually have some foods. Uh, and Some ideas and food for thought: How we actually work uh, with the with the local partners. So, in fact, Airbnb itself started in 2008, basically 11 years ago. It started in this flat in San Francisco as a result of the fact that all hotel accommodation has been booked out during an event, uh, a design event, and our founders have actually just put out their flat on a platform, on an online website, and offered it to people who can just come and stay for a while, uh, whereby also having the opportunity to meet our founders, get to know the local experience, learn about the great places they can go to that are not touristy. And I think that actually somehow confirms that most of our guests who actually come to cities or to distant places outside cities, they don't want to be seen as tourists. They actually want to be part of the local community. The the website airbnb has started in a very simple form and transformed in a very trendy looking and design interesting website it started with 16 listings at some point after our founders have actually extended uh, the platform also to other bookers and today we actually have more than 7 million listings on the platform so there is more than 7 million places that you can actually book uh, uh, and stay tonight the platform itself is present in more than 100,000 cities and practically all countries in the world and to date more than 500 million people actually have traveled um, as, as guests uh, on Airbnb and tonight there's going to be two million people sleeping uh, with a host on Airbnb in terms of the, the types of Airbnbs that you probably hear about it's not it, it, there is really not an easy definition those are tree houses castles those are Igloos, those are very different listings. And I think that's what actually really promotes the message of Airbnb that those are actually places that are somehow unique, that actually help you not only to explore locally, but also have the opportunity to learn a little bit about the local community. And last year, or two years ago actually already, our uh, CEO, Brian Chesky, has actually launched a product uh, as part of the sort of world of trips. Uh, the product is called airbnb experiences and on top of staying in a place you can also do unique activities you can cook with a host you can go for trips outside a city you can do insta walks and take instagram pictures of the beautiful secession part of prague of the 19th century definitely not at the prague castle on the charles bridge you can do walking trips outside the cities etc and that's the sort of new trend that we are seeing as one of the most important and most promising trends in terms of uh, where tourism actually is growing on our platform. And I think ultimately you will hear about Airbnb in connection with less with in connection with homes, but more in connection with all other types of things that you actually have to do when you travel. So at some point it's gonna be a magical trips experience with end-to-end -end, uh, type of experiences, whereby you will also be possibly able to secure transport in the future or have some other services on top of that. But that's basically a view for the future. However, in terms of the next steps right like obviously experiences is one of the big thing that we see a huge opportunity in but at the same time i think obviously we're trying to look into partnerships and we're trying to look into ways of promoting better tourism especially in places that actually really face over tourism and we actually have more than 500 different partnerships we not only collect tourist tax but we also partner with DMOs, with cities, with partners in different areas uh, active in the tourism sector in order to help spread tourists, so bring tourists outside cities. And bring tourists to, for instance, rural areas where there is no existing hotel infrastructure, whereby local people can actually benefit from the tourism dollar, whereby they would not be able before uh, to benefit from it. On top of that, we obviously work with uh, destination marketing organizations to build capacities. So you might have actually encountered our recent announcement that we're actually gonna be partnering for the upcoming nine years with the Olympic Games Committee. And making sure that we actually help sustainably accommodate a bunch of people coming to those Olympic Games. However, the next chapter for us is what we call a healthy tourism. So healthy tourism in our understanding and in the way we want to talk about it is like is like an opposite of what you have Unhealthy and healthy food, right? You have junk food and you have junk tourism and you have healthy tourism, you have healthy food. And for us, what we understand under this concept is basically helping to spread tourists outside typical tourist areas. Making sure that tourists actually don't behave like tourists but live like local, making sure that we work with governments and cities on education. It's just a pure education, developing collateral of information that is available to guests, that is available to hosts, they actually understand the rules of cities and don't bother other people as well. On top of that, just to give you an example, we actually just developed in Prague a good guest guide or a good neighbor guide, whatever you name it, which is basically a set of ideas on like how you should behave as a, as, as a guest to a city don't roll your suitcase on a cobble street uh, of the medieval center of the city of prague like those are like or how to recycle don't disturb after 10 p.m and those rules we actually want to also make binding for our community so that they're subject to also penalty in case uh, uh, severe um, damage of the rules is actually happening. And on top of that, we actually work with cities and, and DMOs on also making sure that we help bring tourists outside, uh, outside cities. So, just a good example for instance, we launched in Britain and also in France, first night on us in places that are completely outside cities, in places that would never get tourists before. You can actually go for a sabbatical to Antarctica, or you can also go to southern Italy and spend three months there on a sabbatical. You can go to Sweden and basically explore the country as a roaming on Airbnb. So those are all the different types of partnerships. Um, I think I will stop here. I hope this is an interesting food for thought for you. But I'm happy to also take some questions uh, afterwards. No, Do Do. of these presentations, in the next part. But now i the floor to If I Good morning, ladies and gentlemen. It's great pleasure to be here in Krakow. Uh, I had a little, a little time to, to walk around, and uh, I have to say that uh, Krakow is a very nice city, so my compliment. Um, so my name is Miroslav Rencak, and I'm working at the Palacký University in Olomouc in the Czech Republic. And uh, at the same time, I'm representing TCI Research, uh, which uh, are conducting several researches uh, which correspond with uh, resident sentiment index in different cities in Europe. I was also honored to be one of the contributor of the new book about over tourism this book is first book about over tourism and I wrote the chapter about the prague so today I will talk about uh, tourism growth in uh, prague so uh, prague the, the capital of the Czech Republic has experienced a tourism boom in uh, recent decades so the this boom has brought not only economic benefits, but has also had numerous negative impacts. So Johnson already saw the signs of high tourist concentration in historical center of Prague in 1995. So the the main process uh, which uh, uh, made this overtourism was uh, uh, so-called small privatization. 70% of the entire housing stock in uh, this tourist historic core had been restituted in the 1990s to the original owners or their heirs foreign investors have had the capital to relocate tenants to other properties renovate the historic buildings and utilize these as a rental flats for foreigners or convert them into hotels or to office spaces as a result, 76% of all hotels in historical center are converted from residential buildings. So this process resolved in the issue of physical conservation but it lead to overcommercialization of the center of Prague. Cooper and Marpert calculated that there were 20,000 apartments lost every year as a result of this process in the Czech Republic. Here is the tourism development. As you see, for example, in 2000, uh, about 2.6 million tourists. In uh, 2017, a uh, fast 8 million tourists. Reasons for increase of the tourists: Prague, very romantic city, many sites were renovated, relatively cheap destination, development of air travel and entry of low-cost low companies into the Czech market, active marketing policy of uh, Czech Tourism Authority in Prague. Growing interest in travel, the proportion of middle class is increasing, impact of social media and film and industry, shared economy. Prague has a problem with over tourism. Why? Here are some reasons. Clear vision of long-term sustainable tourism development was and still missing. City of Prague focused on marketing and forgot to manage destination prague was not prepared for such a transformation of its historical center and an increase in number of tourists. there are not clear rules and regulation in tourism businesses, which cause problems. Uh, so challenges brought about by overtourism, touristification, more than 90% of retail outlets on the royal way could be assessed as a tourist-oriented. typical czech souvenir is matryoshka. Uh, according to dombrowska, the royal way and the entire old city and lesser town are losing their original values of residential area and transforming itself into tourism ghetto, prague for tourists and prague for locals. so prague residents are generally not against tourism, perceiving the negative impacts of touristification as a consequence of mismanagement by the local authorities. here are some pictures from uh, touristification the second problem, overcrowding prague, is one of the smallest and uh, of the leading tourist destination in europe. in terms of tourist penetration, the density of tourists per square kilometer and the level of tourist intensity, prague markedly exceeds the vienna and berlin is double that of budapest. particularly overcrowded is the charles bridge and the royal way. some picture from, uh, from the charles bridge. Uh, challenges brought about by Air, AirBnB uh, in 2018: 80% uh, of real estate units offered through the AirBnB platform were normal entrepreneurial activity, not the sharing economy. Uh, uh, many AirBnB lessons do not declare their income. Uh, here is the—you can see uh, Prague has the highest number of. Uh, of the, uh, of the users who offer more than five units, 7.40. the second is barcelona 5%. Uh, airbnb, uh, the use of airbnb by tourists is changing the nature of old city and reducing the quality of life of the residents. the use of residential building for short-term tourist accommodation disrupts neighborly relations and creates excessive noise, as many visitors do not respect quiet hours in the night. Uh, uh, another problem is rising the real estate prices uh, in connect with Airbnb. Another problem is drunken tourists, uh, Prague by tours, uh, pub crawl tours. It means uh, from one bar to another, uh, quiet hours disturbances. Some other problems, busking, e-scooter, historic old timers, billboards on the Royal Way. Uh, tools for managing over tourism. Prague wants to uh, concentrate on more affluent and sophisticated target groups like the Congress tourists, repeat visits, uh, and better, better service. Here are some. Uh, the second uh, tool is, for example, spread the tourists to neighborhoods. Here are some brochures five Prague walks. So visit some neighborhoods, not the main uh, monuments. Uh, attractive tourism, which is part of the smart city concept for 2030, use new technologies and uh, augmented reality. Uh, every year is is a hotel night initiative, which is which is uh, the uh, uh, the city want to to thanks residents for the uh, acceptance of the tourism, so they offer. Uh, hotels for uh, for more uh, uh, respectable prices. here are the new campaign in prague. Uh, so uh, the prague is not for everybody. so where everything is allowed. so in the pub you will be fine. in the street you will be fine. quiet hours when after 10 uh, some other uh, tools. new position Nightmare, uh, who, who should optimize the relationship between the bar owners, tourists and Residents and cultivate nightlife in Prague. Publicly drinking alcohol is on the street prohibited. Prague by tour should be in downtown Prague next year prohibited. Uh, some other plans uh, regulate Airbnb, uh, regulate e-scooter, basking regulation. Animal costumes like panda or uh, ice bear are not more allowed. The number of incoming tourists are expected to rising in the future. so inactivity is likely to result in the devaluation of prague historic and cultural treasures and continued decline in residents quality of life thank you bardzo dziękuję patelagenci są bardzo zdyscyplinowania ten dzwonek bardzo w nas tutaj trzyma w atzach <laughs> At the moment, ice bear, panda, and this a bubble man. The bubble man are also not allowed. You don't have panda <laughs> yeah, the, the costume in China. It's a street performance. Tak, dużo tutaj już widzę wspólnych punktów między Krakowem i, i Pragą do, do przedyskutowania w dalszej części. Natomiast teraz przeniesiemy się na wschód, odrobinę dalej. Anton Taranenko z Departamentu Turystyki i Promocji Kijowa. Uh, powie nam o tym jak na Ukrainie uh, radzą sobie z przeciążeniem turystycznym i też z wyzwaniem przyjęcia przygotowania się na turystów którzy ten kierunek dopiero wybiorą Thank you hello, thank you and hello my name is Anton Tronenko I'm responsible for Kiev Tourism Association and uh, thank you for your visit thank you, organizers. So today Kiev uh, done have some problems such as overtourism but I hope we will face it really soon Now I'll tell you some cases what I think, from my attention, will be like over-tourism in our city. Some quick facts about Kiev. After Revolution of Dignity, after uh, 2014, we have a really big decrease of tourism. And uh, we have just 850,000 uh, foreign tourists in Kiev. In 2016, we start our... From a company kiev safe and nice destination because for our tourists it was really very really important to to understand that kiev is a safe place and in 2018 we have now two million of foreign tourists and two and a half million of uh, local ukrainian tourists it is the main country uh now is in kiev it's top seven uh, countries and if you said poland it's two of our main visitors in our city so, what about our tourism? Uh, I think we have uh, now one really, really interesting location that uh, can be the example of our tourism for some days. It is a Chernobyl. Who was in Chernobyl? Some people. After um, the film of uh, HBO Chernobyl, we have very big increase of tourists. Today, we have more than 100,000 visitors in this zone. And we have some problem on Saturday and Sunday for the traffic. In checkpoints, we have a lot of people, a lot of buses, and a lot of tourists. What we will do with this, and uh, what our um, the solve of this problem? We need to to make more people in our checkpoints. Um, people who will work in this. The second one it is new entrance. Now we speak with Belarusian officials to make a new entrance in a Belarusian side because Chernobyl zone it is two sides, one of Ukraine and another one in Belarusian. The second one is new roads. The Chernobyl zone now um, for one hundred thousand tourists it's too small and we want to create a new zone. And it is very, very important things, but it is very Strict things, because some zones have radiation. Um, the second one is new places. We're building new cities. We promote new cities like Slavutych, for example, not far from Chernobyl, that uh, people before excursion and after excursion in Chernobyl zone can use and can travel to these cities. The second case, it is um, world class events. When in Kiev we hosted some world-class events, for example, like Finals of League Champion in 2018, we had a problem with the traffic. And uh, now I tell you about the case with our city is the Eurovision Sun contents. In 2017, Kiev caused this contest And we have a main problem for the traffic because all our delegations and officials team are lived in a, and tourists of course, in a right side, in the center of the city. But the venue was in a left side, and we have a one bridge, um, but um, we had a lot of buses and a lot of tourists, and that's why we will have a traffic. What we will do? We create a new touristic trip, by um, boat trip, and we created a new road and uh, this was uh, one of the famous road and one of the famous um, possibility to get from right side to the left side to the venue. It was in new transport we built the station all that, and uh, we solved this problem so it was uh, some facts and some information about our tourism in Kiev and I want to ask some cities who now uh, have a problem like overtourism. tourism not forget that Kiev ready to help you. We really want to invite and host your tourists in our amazing city. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you very much. Now Pan Bartłomiej ja. Walas. Pokażę się tak. tak Proszę chwilę, Państwa, tak już na końcu tego filmu w Amsterdamie mieliśmy przewidywania wielkości ruchu turystycznego i mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, chociaż tam tego nie było. Europa centralna w tych szacunkach jest przewidywana jako jedyny w świecie region, do którego ilość turystów przyjeżdżających będzie mniejsza. Mniejsze, więc mamy. No to pewną Kijów się nie cieszy. Takim słucham. Kijów się nie ucieszy z Kijów ubiegłości. się nie ucieszy, tak. Ale ja troszkę przewrotnie chciałem podzielić się z Państwem refleksjami i pewnymi cyframi z tym zjawiskiem, który nazywamy overturyzmem, ale w zasadzie nie wiemy, jak go nazywamy. Zaraz Państwu pokażę kilkanaście różnorodnych, chodzących w przestrzeni, szczególnie medialnej, nazw, a każda oznaczająca indy zjawisko. Z czego ono wynika? Tutaj, taką, że tak powiem, głowę pod topór ciągle kładzie portal Airbnb, co wcale nie jest zasłużone. To jest tylko narzędzie dla tych, którzy szukając możliwości zarabiania, bo odsetki bankowe są prawie żadne, szukają możliwości wynajmu, budowy, zakupu mieszkań i oddawania ich pod użytek tych, którzy przyjeżdżają. Istnieją jakby trzy obszary tego konfliktu, który tutaj Państwo widzicie. Nawet w środku branży turystycznej, między hotelarzami, hotelarzami pożnymi w różnych lokalizacjach miast, gastronomią, ja to troszkę tak nazywam, to dziś współczesna turystyka złamała pewne monopole. Ci, którzy są z Krakowa, wiedzą, że od kilku dni święci triumfy wręcz jeden pan bezdomny w Nowej Hucie, który oprowadza i przyciąga już, zdaje mi się, setki, setki gości. Niestety to, tymi, te zjawiska mają swoje różne nazwy. Każdy jest nieco inny, I każdy przykład, żebyśmy puścili film o Amsterdamie, Dubrowniku, nieszczęsnej Wenecji, i inny, to, to Sytuacja w każdym z nich jest znacznie odmienna, akcent jest całkiem gdzie indziej położony. Mamy kilka mitów, że one dotyczą całych miast, a nie dotyczą całych miast, że dotyczą głównie części historycznych, niekoniecznie, że nowe technologie będą rozwiązaniem na rozrzucenie ruchu turystycznego po mieście. Gdyby popatrzeć na wszystkie techniki, i metody, które są rekomendowane przez wielu ekspertów instytucji, to one są bardzo fajne, tylko w połowie nieskuteczne. I to jest pewien problem. Czy kraków, znaczy jakby tezy, które tutaj zebrałem, ruch turystyczny do Krakowa będzie prawdopodobnie rósł. Tylko czy my faktycznie mamy za dużo turystów? Mówimy o, w mediach często się pojawia cyfra 13,5 miliona. Uwaga, to nie jest liczba turystów, to jest liczba odwiedzających. Turystów w tym jest nieco ponad 9 milionów, a tych z zagranicy nieco ponad 3 miliony. Reszta to jesteśmy my. Ci przyjeżdżający z innych miast, ale także ci, którzy przyjeżdżają z pobliskich miejscowości, bo w pewnym zasięgu 50. Kilometrów od Krakowa plus w Krakowie mamy blisko chyba 900 tysięcy młodzieży do 29 roku. Nie jest więc najem krótkoterminowy, który jest faktycznym problemem gentryfikacji części Krakowa, ale nie jest jakby jedynym e, motywem e, zjawiska, e, które, które obserwujemy. Czy miasto. Ma narzędzia i ma jedyne, jako Urząd Miasta ma narzędzia, aby się przeciwdziałać temu zjawisku? Nie, nie tylko Urząd Miasto, to jest pewna taka teza. Chcielibyśmy ich, jak powiedziałem, rozrzucić, ale popatrzmy, jeśli popatrzymy na średniego europejskiego turysty cechy behawioralne, to on nie chce być rozrzucony poza to, co najatrakcyjniejsze, nie jest przywiązany do marki i bardzo trudno go zmusić do, nawet do tego, żeby wrócił. Musimy być konsekwentni. W latach 70. tenże indeks Kseja, w którym... Patrzy się, jak narasta ruch turystyczny i jakby ta agresja, czy ten brak poczucia komfortu takiego psychospołecznego e, mieszkańców do odwiedzających, on jest znany, opisany był, teraz jest nam potrzebny coraz częściej. Badania sprzed z, z dwóch miesięcy, gdyby popatrzeć na poczucie, odczucie mieszkańców, mieszkańców, ale także przedsiębiorców poszczególnych dziedzic, dzielnic, to popatrzcie Państwo, że w Starym Mieście nie jest dominujący antagonizm i postawa agresywna i irytacji, chociaż oczywiście ma największe wartości patrząc na dzielnicę Krakowa. Gdzie zatem jest problem? Czy, czy funkcja turystyczna, czy błędne koło rozwoju w Krakowie postępuje? Nie, jeszcze nie. Stawiałbym taką tezę wbrew wszystkim prawie że opiniom, bo jak popatrzymy na, na kryteria, te, które tu są zestawione i, i za chwilę zostawicie Państwo następne, to wiele tych zjawisk nie występuje. Nie można mówić o spadku cen w centrach miast, nie można mówić o zwiększającej się ilości turystów jednodniowych i tak, dalej, i tak dalej, O sezonowości zjawiska można powiedzieć, że mamy niewielkie, niewielkie zjawisko sezonowości w, w Krakowie. Oczywiście, gdy rozwijamy tę listę, to tak, to pojawiają się cechy, które mają już swoje odzwierciedlenie w cyfrach i w faktycznych elementach funkcjonowania miasta. Co za tym może spowodować zmianę e, e, zjawiska overturyzmu, jeśli pod taką nazwą pro, e, mówimy o tym, o tym panelu? Prawdopodobnie bardzo wielokierunkowa działalność. Ona musi być zarówno prowadzona przez miasto, ale także przez wszystkich lokalnych interesariuszy, co było troszkę ar, także artykułowane w tymże filmie poświęconym. Amsterdamowi pewien konsensus, konsensus wartości i, że każdy być może z, zarobi mniej, ale pewna wartość, jaką jest miasto, jego, jak mówimy, genus Locji, jest wartością wyższą. Pewne rzeczy są prowadzone mniejszym lub większym sukcesem, ale funkcjonowanie w Krakowie parku kulturowego jako narzędzia prawnego. No, stało się faktem i stało się koniecznością, bo popatrzmy na to inaczej. Przedsiębiorcy wokoła, dookoła rynku, czy nawet na Kazimierzu, wcale nie takich postaw, budujących wartość wspólną miasta, wcale przez lata nie, nie prezentowali. Pojawiają się nowe projekty, jak kampanie Respekt Kraków czy Odpowiedzialny przedsiębiorca. Czy na końcu możemy liczyć na to, że zmniejszymy to zjawisko? W mojej opinii nie. Możemy je tylko złagodzić. Używamy słowa zrównoważony rozwój w odniesieniu do miast historycznych, on musi całkiem co innego znaczyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Last but not least, pan Sławomir Wdublewski. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek, jak wiele osób z państwa reprezentuje Kraków, albo to inaczej odwrócę pytanie: kto nie jest z Krakowa na sali? Ręka w górę. Sporo. Znaczy jesteśmy, więc myślę, że mój punkt widzenia, który, o który zostałem poproszony przez organizatorów, zakłada spojrzenie ze strony miejscowości, które jeszcze nie odczuwają problemu overturizmu. Kraków był, został uczyniony te, o tym przykładem miasta, które prawdopodobnie może deklarować problem z nadmiarem turystów. Natomiast w, dla większości z nas w dalszym ciągu paradygmat przyciągania turystów jest ważniejszy niż demarketingu, zmniejszania i, i zniechęcania do przyjazdu. Tak się składa, że od kilku lat pracuję w Azji Centralnej, w Kazachstanie, a obecnie w Uzbekistanie, gdzie na pewno z moich obserwacji wynika, z danych statystycznych, priorytetem władz jest przyciągnięcie większej liczby turystów i zwiększenie dochodowości stąd płynących. Gdy chcąc włączyć się do tej dyskusji, spojrzałem na dokumentację przygotowywaną przez Światową Organizację Turystyki, Zde znalazłem propozycję zdefiniowania zjawiska, które obejmuje także aspekt politycznej wydolności. Więc nie mówimy tylko o, o chłonności rynku, a więc liczby miejsc doclegowych, które mamy, czy, czy, czy um, um, możliwości wydania biletów w jakiejś atrakcji, ale także cierpliwości mieszkańców. I tutaj o, o, o wskaźnikach było dużo mowa, Dla mnie najciekawszym elementem w tych rekomendacjach Światowej Organizacji Turystyki był, był, była informacja zaskakująca dla mnie z badań zleconych przez Parlament Europejski w 2018 roku że o ile negatywne skutki społeczne związane z overturizmem najczęściej są wskazywane w miastach, to tak naprawdę studia przypadków i realia pokazują, że, one, że te najbardziej negatywne sytuacje występują poza miastami. I stąd wniosek dla mnie, że w krajach E, miejscowościach, które nie są przygotowane, nie mają doświadczenia, tak jak powiedzmy e, kraje, w których w tej chwili przebywam, Kazachstan, Uzbekistan, gdzie jest ogromna dyspersja na, na, na przestrzeni 2,5 miliona kilometrów kwadratowych e, Uzbekistanu, siódmy największy kraj świata, e, jest tych atrakcji wyrazistych 2-3. W związku z tym 100% ruchu turystycznego trafi właśnie tam. Do miejscowości czy, 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 czy destynacji, miejsc, w których, które nie są przygotowane do przyjęcia. Dodatkowy milion turystów, który przyjedzie do Paryża czy Nowego Jorku, prawdopodobnie nie zrobi wielkiego, wielkiej różnicy. Natomiast 100 tysięcy osób, które przyjadą do Radomska, zadepczą za miasto. I tam spowodują natychmiastowe protesty. Stąd też e, i tu będę zmierzał do, do, do szukania e, jakby e, pomysłu na analizowanie w miejscowościach e, nieprzygotowanych, jak monitorować. I tu e, e, dwa, trzy wnioski z tego, co e, widzieliśmy. Po pierwsze, posiadać dane. E, w, ogromnym problemem krajów, w których jestem w tej chwili, e, które w dalszym ciągu walczą z traumą e, postsowiecką, e, e, jest e, e, mała wiarygodność danych. E, aby uczciwie rozmawiać o overturyzmie, o ruchu turystycznym w ogóle, pan doktor Walas przed chwilą też wspomniał o, o zróżnicowanych definicjach, e, należy e, oczekiwać, i to jest e, e, postulat kierowany do władz. E, e, niekoniecznie turystycznych, władz e, statystycznych, e, Ministerstwa Gospodarki, w, służb granicznych, aby zapewniać uczciwe, rzetelne i precyzyjne dane, kto tak naprawdę przyjeżdża, z jakich kierunków i w jakim celu. E, drugi aspekt, na który chcę zwrócić uwagę, i to było bardzo ładnie wyeksponowane w filmie z Amsterdamu, gdzie było podziękowanie dla dzielnych ludzi, mieszkańców Amsterdamu, którzy. Podjęli pewne inicjatywy. I tutaj mój wniosek o potrzebie tworzenia instytucji. Instytucji, Nieformalnych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Instytucji formalnych oczekiwać będziemy od prawodawcy, by były tutaj sprawy podatków, regulacji prawnych. I to się dzieje. W Uzbekistanie działa bardzo nowoczesna, pięknie wyglądająca, przyjazna policja turystyczna. I to jest jeden z nielicznych przykładów jakby wyjścia naprzeciw z dużym wyprzedzeniem tego, tego problemu. Przygotowując dla Państwa kilka informacji taki drobny projekt badawczy e, sformułowałem e, adresowany właśnie do krajów e, Azji Środkowej i parę wniosków, e, z których tutaj mogę wskazać, że występujące zjawiska i podejmowane działania, które są kojarzone z overturizmem, wskazują, że należy podejmować działania na temat, na rzecz dostosowania liczebności turystyki przyjazdowej do charakteru i e, wielkości grup. I to jest to, ten element, na który można w jakiś sposób wpływać poprzez kontakt z turoperatorami, na przykład. Kolejnym elementem to są działania na rzecz dostępności różnych destynacji w skali kraju, regionu. Próba wyprowadzenia gościa z centrum historycznego miasta na rzecz innych dzielnic, innych miejsc. To może być trudne. Tutaj ciekawy przykład zainteresowania Czarnobylem, który jest odczuwany w Kijowie. Pan Mój sąsiad, dr Walasz wspomniał, że w pociągu usłyszał, że dwie panie rozwiązały ważały wyjazd do Czarnobyla na Sylwestra. Więc to są przykłady, które są realne. Ja pamiętam z mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem dyrektorem Ośrodka Informacji Turystycznej Polski przed laty, że w roku, w którym w sezonie. Po spaleniu się parku Yellowstone odnotowano największą liczbę turystów. A więc nie wiem, czy pomysł na nie wiem, wybuch w Nowej Hucie pomoże Krakowowi na odciążenie, ale może należy myśleć o, o formułowaniu innych atrakcji, by właśnie ruch turystyczny kierować w inne miejsca. Angażowanie mieszkańców rezydentów i interes, innych interesariuszy w tworzeniu ruchu społecznego. Overturizm będzie pojawiał się tam, gdzie będą słabe struktury społeczne, tam, gdzie jest, są media, tam, gdzie są e, inicjatywy społeczne i możliwość rozmowy z partnerami publicznymi nie będzie problemu. Myślę, że to jest odpowiedź też Krakowa. E, z wielką zazdrością jako mieszkaniec Warszawy obserwowałem doświadczenia krakowskiego środowiska turystycznego, które wy... Pracowało platformę współpracy i stałych spotkań z prezydentem Majowskim. Także tego należy gratulować i w tym kierunku, w tym kierunku zmierzać. Na koniec wspomnę o moim doświadczeniu w Uzbekistanie, które jest państwem bardzo młodym. Okazuje się, że 37% mieszkańców, z 32 milionów, ma poniżej 19 lat. 40 parę procent ma poniżej 40 lat. E, ogromne zapotrzebowanie na, e, dla młodzieży e, e, poszukującej studiów, e, nowych kierunków, nowych pomysłów. Ogromna presja na uczenie się języka angielskiego e, i internacjonalizacji. Myślę, że jako kraje, które zaczęły, które otworzyły się na międzynarodowe e, zmiany, e, 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 wolny rynek, możemy. Wiele ciekawych doświadczeń przekazać naszym kolegom z tych krajów. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. <kluczy> Bardzo zdyscyplinowani paneliści. Dzięki temu będziemy mieć więcej czasu na dyskusję i zaraz oddam państwu głos tym, którzy wysłali, ale jeszcze wciąż mogą wysłać poprzez aplikację swoje pytania ale też ja tutaj jednak tradycyjnie przez podniesienie ręki również będę takie pytania dostrzegała i włączała do naszej dyskusji, ale chciałabym zadać, zacząć tą część naszej rozmowy od pytania otwartego, od lubiny osobistego. Gdzie panowie byli ostatnio na wakacjach? Szczerość również jest premiowana. Tutaj jesteśmy... Taki wyjazd na półtora dnia z nocowaniem, to, to jest ważne. Okay. Znaczy najczęściej miasta. Byłem mm na Malcie. Za tysiąc złotych z Krakowa lotem. Dlatego poleciałem. Um, to Italia Malta? A ah, okej, okay, Malta. to it was Italia pytanie. Uh, Bretagne, Saint -Malo. so it was actually my hometown in the czech republic i come from trebic which is a small city two hours by car from prague i'm actually father of a 10 year sorry 10 month old boy uh, so the travel options for us right now are a little bit limited so we were just visiting our family and uh, i couldn't really bother my parents for a week uh, with a screaming child at their home so we were At an Airbnb in my hometown. Gdy ja wracam z racji odległości, to oczywiście do miasta rodzinnego, ale w, jak mam możliwość, to podlasie dla zrelaksowania. Pytam o to, dlatego że w dyskusji o przeciążeniu turystycznym, ja, ja, to, ja użyję tego słowa, ale jak pan. Raz wspomniał o swojej dyskusji, rzeczywiście tych określeń jest bardzo dużo i każdy z nich pokazuje kolejną warstwę, kolejną, kolejny aspekt złożoności tej sprawy, o której dzisiaj rozmawiamy. Natomiast wydaje mi się, że często zapominamy o tym, że to my, my też jesteśmy za to odpowiedzialni. Oczywiście strona władzy, czy to lokalnej, samorządowej, czy, czy krajowej. Strona biznesu, strona mieszkańców lokalnych, którzy tworzą miejsce, do którego przyjeżdżamy. Bez nich to miejsce jest tylko dekoracją, jest czasami nawet już atrapą. Jak czasami można odnieść takie wrażenie nie teraz, bo dzisiaj ona jest zupełnie z innymi kryzysami, się wiąże. Natomiast są fragmenty dzielnice, załuki w Wenecji, które zupełnie opustoszały i, e, i przy, po, b, przypominają bardziej takie ghost town, miasto duchów niż e, ghost city, miasto duchów, a nie tętniące życiem wielowiekowe e, miasto. Trochę o tym panowie wspominali o tym aspekcie edukacyjnym, o tym, o czym pisał autor przewodnika z 1934 roku, o tej uprzejmości, pod której oczywiście mieści się dużo więcej i jedno z takich pytań napłynęło do wspominanego, odmienionego dzisiaj przez przypadki Airbnb, po, po, pod adresem instytucji, którą Pan um, reprezentuje, o odpowiedzialność za to, co um, Rozwój Airbnb w wielu miejscach, jak na przykład Barcelona, jak Kraków, jak e, Wenecja sprawił, to znaczy wzrost cen mieszkań, e, który przekłada się na to, że lokalni mieszkańcy, mieszkań, ludzie, którzy żyli tam przez e, rodzinnie, pokoleniowo przez, e, przez kolejne dekady, są zmuszeni do ucieczki z miasta, co sprawia, że to, co jest jego esencją, znika są zmuszeni również dlatego, że kolejne lokale, tak jak, tak jak i w Amsterdamie, tak jak w Krakowie, to już nie jest apteka, to już nie jest poczta, to już nie jest lekarz, tylko to jest sklep z pamiątkami, szoty, wódki za 5 zł i miejscach, w których no, nie załatwi się spraw, które są niezbędne do mieszkania. Thank you for this question. I mean, obviously, it's always It's always good to have a helicopter view on some of the causes, right, of overtourism. I sometimes ask myself the same question: like, in many cases, is Airbnb the cause of the problem or is Airbnb the result of the problem in certain areas in cities where you actually have over -tourism? We do take all these questions very seriously, but we also want to ask policymakers, uh, a very honest question: On how did you actually design your tourism policy? How many licenses for pubs have you uh, given to to the local entrepreneurs? How many campaigns have you actually had about your city and promoted a specific parts of it, rather than making the city as I don't know a party destination, right? I mean, obviously those are questions we're also trying to understand, right? I mean, I wouldn't necessarily say that oh like it's the others right i mean i think we're part of the bigger discussion together with the hotels hostels pubs and other other stakeholders uh, in this area that actually somehow are in the sort of cycle of tourism but i think it's also good to look at some of the data that we actually uh, can uh, showcase in terms of who is actually the person coming on airbnb to krakow for instance or to poland so we've actually looked into the data, and it seems like it's seventy percent are actually families traveling with kids. Uh, more than f almost forty percent are actually uh, Polish guests. So it's people of Polish origin using Polish Airbnbs uh, in a across Poland. It's people who actually typically stay more than three nights in a place and want to live like local. Or eighty percent of Polish. Uh, guests uh, on airbnb actually want to live like local. most of the airbnbs that you will actually see are outside typical hotel districts. i think it's around 70%. on top of that, if you actually look at the numbers that showcase how many airbnbs are there actually in poland compared like to the rural areas and the two main cities where you most likely get most tourists, which would be, in my opinion, krakow and then probably warsaw. actually, 70% of our listings on Airbnb are outside these two main cities Airbnb is incredibly successful in Poland in rural areas in cities that probably would not necessarily come to your mind as like the first destination to go in Poland so i think obviously we take all these things very seriously especially when it comes to issues like housing etc but we also want to have a broader discussion with the stakeholders like what are the causes what are the drivers of tourism in general are we the result of it are we Fueling it. I mean, at the end of the day, Airbnb hasn't been here for so long. So I think it's always good to have a discussion across the different, uh, the different players in the industry. the fact that we have miasta. Mogę od razu to pytanie przekazać. Jak wyglądają rozmowy z Airbnb, żeby zareagować, zaadresować te głosy, które ze strony mieszkańców... Między innymi tutaj pani Karolina Bazarni napisała, że mieszka w takiej dzielnicy Krakowa, która turystyczną nie jest, ale w miejscu, w którym mieszka wiele mieszkań jest wynajmowanych przez Airbnb i w dużym skrócie to sąsiedztwo uprzejmością się nie cechuje. I dlatego to pytanie, co też miasto, co Airbnb, ale co też miasto robi, żeby, żeby ten dialog był jak najbardziej efektywny. Bo na razie wiemy, że, że, że dialog istnieje, ale co z niego wynika. Wladimir, nie powiemy jeszcze. To tajne. E, Czy znaczy tak? Ja bym proszę, dobrze i proszę zrozumieć. Nie winimy Airbnb za wszystko zło. To jest zawsze. Za wszystko nie winimy. Um, oczywiście zmienia się, i to jest problem, zmienia się struktura także społeczna dzielnic. Nie tylko myślę o Krakowie tutaj jako takim, tak. Część jest prowokowana przez, przez ruch turystyczny, ale część w Krakowie, pamiętajmy, ile, sama pani powiedziała, ile jest studentów, 160 tysięcy, oni też gdzieś um, muszą, muszą mieszkać. Natomiast to, co Urząd Miasta, robi od dłuższego czasu, to próbuje zachęcić wszystkie osoby, które mają tego typu działalność do tego, aby ją prowadziły po pierwsze legalnie. To znaczy, żeby zgłaszały się do rejestru, do którego są zobowiązani ustawą o usługach i hotelarskich i proszę mi wierzyć na słowo na pewno na sali być może jest koleżanka z wydziału tym się zajmująca. ta ilość Powiedziałbym wprost lawinowo rośnie. To znaczy ludzie rozumieją taką potrzebę, bo ona im też daje pewne, pewne korzyści funkcjonowania no, w przestrzeni chociażby podatkowej i prawnej i legalizowania tej działalności. I to jest w zasadzie na dzień dzisiejszy jedyne narzędzie, które miasta polskie prawnie posiadają do nazwijmy to wywierania nacisku na legalizację działalności gospodarczej. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, który ma uczulać i tych gości. Z jednej strony na elementy zachowań, o których mieliśmy, mówimy tutaj, doświadczeń, których tutaj kolega mówił na filmie, co było pokazane, ale z drugiej strony także tych wynajmujących, w jaki sposób mają prowadzić swój biznes, bo to jest dla nich biznes. Aby nie tylko, żeby on był legalny, ale żeby on by był bezpieczny. No, niech by doszło do nieszczęścia, jak mieliśmy w... W, w Polsce jakiś czas temu z tymi słynnymi escape roomami, tak? I co wtedy będzie. I to jakby dwa, jakby. Czy w związku z tym oddziaływania na dwie strony? Tych prowadzących biznes i y, odwiedzających, uwrażliwiając ich na zachowania, na, na koszty, które ponosi nie tylko ten, który y, ma mieszkanie czy pokoje, ale które ma miasto. Tak? to jest ilość zwiększona śmieci, nazwijmy to nielegalnych, tak? bo, bo nie ma gdzie odzyskać w podatkach tego wody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te, każde miasto prowadzi oczywiście swoją, swoją, jakby ma swój punkt widzenia i swoją działalność. My faktycznie jako, jako Kraków w takim kierunku wybraliśmy póki co drogę i faktycznie prowadzimy pewne rozmowy, aby, aby spróbować wzajemnie także wymieniać się wiedzą, o której tutaj Pan doktor wspominał, której nam często brakuje. My ją mamy zbyt powierzchowną, w dużych cyfrach, a nie pokazującą zjawiska jako takiego. Przepraszam, czy nie wiem, czy nie za długo? Nie, nie, trzymamy się tutaj w Natomiast chciałabym od razu zapytać, bo tajemniczo brzmią owe rozmowy, więc ja tu się próbuję do tej tajemnicy dostać. I też nawiązując do jednego z pytań, które napłynęło od pana Michała Wolszczeka, czy w, w owych rozmowach, czy po stronie Airbnb, czy po stronie miasta, pojawia się wątek limitowania, ograniczenia? możliwości zarejestrowania, na przykład w Airbnb X 30, 30 lokali w danym mieście, na przykład. Proszę Pojawiają się w miastach europejskich takie koncepcje 30, 90, 100, 150 dni, w każdym jest inne, w każdym jest inny powód. W tych miastach jest też inny powód. Bo mówimy o takich, których jest, że tak powiem, turystyka tym solą w, głowie, w oku, ale jest, są takie miasta, w którym to zjawisko bardzo negatywnie oddziałuje na politykę budowy mieszkań komunalnych. Bo miasto buduje tanie mieszkania, które zmieniają swoją funk funkcję i nie pełnią, nie pełnią tej roli socjalnej, jaką ma, mają założenia. Kraków jest w, mieście, w grupie 13 miast europejskich, notabene pod liderowaniem Amsterdamu, który prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w tym zakresie. Oczywiście one się, że tak powiem, siadły z, z, z oczywistych względów póki co, ale Komisja Europejska stoi na straży ochrony e-biznesu, czyli wszystkich platform, bo dzisiaj mówimy o jednej nazwie tylko ale nie wiemy co będzie za chwilę, tak? I ile ich będzie i w, i w jakim charakterze. Z jednej strony ochrony rozwoju no, gospodarki, współdzielenia, ale w takim tym dobrym jej, jej rozumieniu. I wydaje się, że wszystkie ograniczenia, które mogą mieć charakter ustawowy, bo tylko taki mogą mieć, tak, e, miasta nie mają narzędzia prawnego, nawet jeśli by chciały, bo albo, tak jak i wspólnoty mieszkańców nie mają, były próby e, zaskarżania i e, próby pytania jakby Sądu Najwyższego, czy wspólnoty mogą wpływać nad Otóż Sąd Najwyższy mówił, że nie mogą wpływać, tak, na decyzję o rozpoczęciu takiej działalności, chociaż są oczywiście niuanse podatkowe, E, istotne w tym zakresie. E, rozmawiamy z Airbnb, tak. O, i, I na tym chciałbym e, skończyć, <gryw> jeśli można. To jest do kolegi pytań. Uh, przepraszam, Andes, muszę przetłumaczyć, bo bez mikrofonu nie będzie można było słuchać. I think I will probably give a very A rather general answer to this because obviously, uh, as you might have heard, we are absolutely not against regulation. You might actually be surprised that our hosts, Polish people, Czech people, whoever other uh, hosts on Airbnb, actually already have a lot of measures and steps and, and and regulatory expectations to follow when it comes to tax when it comes to licenses when it comes to different permissions and they actually need to follow all of that right my role as a policy person obviously is to make sure that not only our hosts Comply with those rules, but my role is also to make sure that we have the discussion with cities and governments on a regulation that is fair, that is proportionate to the level of activity, uh, whether it's occasional, whether it's professional, but also it should be an evidence based discussion, right? Like, I'm not gonna. Tell you right now whether a specific type of regulation in a specific city would work. I mean, every city has different expectations. Every city has different issues when it comes to housing, when it comes to tourism, when it comes to management of community disturbance issues. And obviously, we're here to discuss these with uh, with cities. We have a variety of discussions. Uh, I ha as I already said, we have 500 different partnerships. You probably will hear in the press only about the three, four cities that might actually create some negative buzz. But in fact, we actually have a lot, of, a lot of very positive partnerships when it comes to tourist tax collection, when it comes to management of tourism, helping cities to spread tourism, but also uh, discussions around income tax reporting. Like just very recently, actually, an example that I'm very proud of myself in Estonia, a very digital country, we actually allowed our hosts to report their income tax just via two clicks. Uh, to the tax authority everything is digital it's straightforward and it's a system that actually really helps our hosts ultimately it also helps governments to make sure that actually the correct tax is collected and the local tax authorities will even pre-fill our hosts uh, tax reports in estonia this is a really exciting digital uh, and tax savvy example of collaboration and i think those are the examples that we should be looking into obviously every city has a different expectations and different needs Ale ostatecznie myślę, że to jest o dyskusję z miastami i to właśnie robimy, w tym city of Krakow. Chyba też od Pana pytanie w kierunku Kijowa. Czy tworzenie nowych budynków yeah. i checkpointów nie powoduje utracenia autentyczności Czarnobyla i w konsekwencji niezadowolenia turystów? Czy nie lepiej zrobić z tego, miejsca, z tego miejsca ekskluzywną turystykę, na przykład poprzez zapisy na... Przez internet, jak do Muzeum w Mediolanie na ostatnią wieczerzę. Ja się tutaj podłączę do tego pytania, dlatego że w ostatniej prezentacji trochę zahaczyliśmy o, o temat tutaj e, mało chyba e, e, podkreślony, to znaczy etyka i etyka w podróżowaniu do miejsc, które. Poza. które są, mają trochę inny powód przyciągania. To znaczy ten rdzeń nie, pole, nie, nie, nie skupia się wokół dziedzictwa kulturowego, architektury, zabytków, historii, tylko miejsc, w których coś tragicznego się wydarzyło, w którym ginęli ludzie, cierpieli ludzie. Tutaj wspominaliśmy o Czarnobylu, ale tak turystycznie pod dzielnicą Krakowa czy. Częścią Araboa jest Muzeum w Auschwitz-Birkenau, które przecież turystycznie z Krakowem związane jest bardzo mocno i też ta, ta wymiana, ruch turystyczny między Krakowem a Oświęcimiem spowodowany chęcią odwiedzenia Muzeum Auschwitz-Birkenau, to też jest kolejny wątek, który, który warto brać pod uwagę. Ale wróćmy do Czarnobyla i do autentyczności Czarnobyla. thank you for your questions. Uh, first of all, i agree with you. it's the same situation, the same example like museum of Options. i was in this museum last year, and it's amazing. yeah, it's really, really, i don't know. i don't know, it is not touristic attraction, of course, but a lot of tourists visited this place, and i think a lot of tourists have a main uh, aim to go to the krakow to visit this place. as for chernobyl, <clears throat> about unique Chernobyl, this unique uh, location. We don't need to promote this tragedy-like place. We understand that now we have a lot of um, a lot of um, questions and a lot of interest to visit this uh, location in Kiev, of course. Chernobyl uh, situated not far from Kiev, in just one hour. And of course, so we understand we have uh, now main attractions like a uh, magnet that. Uh, Need to invite a lot of tourists, and of course we really need to understand that people travel not to Chernobyl. They travel to Kiev and stay in Kiev, and after that go to the Chernobyl, spend uh, one day or six hours or five hours, or someone uh, want to spend two days because they have uh, the tour operator has a lot of programs and come back to Kiev. That's why it is for us um, some um, attractions in Kiev region, but. Um, I told you about new checkpoints. About some, it is the service. We don't change some unique place of this, and we don't uh, we don't go for this because it is first of all dangerous, and the second, it is, uh, it is some something what we really don't need to, to 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 touch. But the zone is very big, and um, in a sum of place we don't have any radiation. It is really safe. But we don't have any, any, services and any nice roads or some something what will will be enjoyable for tourists. That's why we need to create this. But don't forget about unique, for some this place. And um, um, now we think about it. We have an administration of Chernobyl zone. They uh, think about it. We need to to to. Um, um, to create new locations around the zone. That's why um, I think we don't have some bad effect for this. But if we don't uh, provide the good service for our tourists, for foreign tourists, because if you speak about 100,000 people, 75% it is foreign tourists, it is not local. We don't have any interest to come back again for the zone. And now, for example, in Hiroshima, uh, the, Specialists from Japan come to Chernobyl, enjoy and uh, um, and learn our cases and our examples, and need to create something in their attraction. I think it is for us very important to make a um, good service to to understand that it will be and it can be very safe for our tourists and to create. Uh, from this Chernobyl, another zone and another location and uh, around this zone, creating new touristic attractions in Key Region. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uh, pytanie uh, kolejne od Pani Jany Czernopyszuk. Przepraszam, jeśli źle wymówiłam nazwisko. Uh, jak pogodzić różnicę cen w miastach turystycznych? Chyba jak zbalansować różnicę cen w miastach turystycznych, tak, żeby zadowoleni byli i mieszkańcy, i żeby obecność turystów przełożyła się na ekonomiczną korzyść dla nas, to znaczy dla tych, którzy w mieście mieszkają. Pytanie ogromne, szerokie, jak, jak Wisła tutaj pod Wawelem, natomiast bardzo ważne, to znaczy znowu wracamy do tego, że. Nie jest to odpowiedzialność tylko jednej strony, a ważne, żeby wszystkie strony współpracowały w, w odpowiedzi na pytanie o to, jak z tym zjawiskiem się mierzyć. Natomiast, czy możemy, zaglądając do Pragi, do Kijowa, czy do Krakowa, czy do, do, do Taszkentu, Pokazać, odwołać się do dobrych praktyk, które pokazują, że rzeczywiście ten dialog może wyjść, a może nie ma takich dobrych praktyk. Można dwa zdania. Można. Znaczy Warto, jest trzeba, bardzo trudna, zachęcam. bo jakby ją banalizować, to powiedzieć można, że nie ma takiego mechanizmu ekonomicznego. Ale to też nie jest prawda, bo mówimy o mieszkańcach w różnych formatach. I to, co jest ważne dla miast historycznych, takich jak Kraków, Praga, i co jest problemem, oprócz oczywiście tej migracji mieszkańców lub wypychania ich, to utrzymanie charakteru historycznego tych miast. Od tych matrioszek, proszę się nie martwić, my też mamy swoje matrioszki i na szczęście Lewandowski z każdego roku wyskakuje jako pamiątka. Więc jak utrzymać, jak ten geniusz locji, o którym mówiłem, można, czy to można ekonomicznie utrzymać, czy są jakieś możliwości są. Są przykłady miast portugalskich, gdzie próbuje się, to, co było w filmie pokazane, utrzymać lokalny handel, to znaczy właśnie te piekarnie, te sklepiki warzywne, w Krakowie prowadzone są batalie z tego, co wiem, o księgarnie, a więc Coś, co nie jest skomercjalizowane i, i, i sieciowe, i to jest bardzo trudne. Każde przedsiębiorstwo on się sam nie utrzyma. Nie ma ludzkiej możliwości, bo po prostu gramy o pieniądze, tak? Prawa ekonomiczne, duże obciążenie danej inwestycji, która jest odnowiona, i tak dalej. Pytanie jest, czy miasta mogą mieć taką politykę i chcą je, je prowadzić, aby wesprzeć tego typu biznes. I tu mówimy o biznesie, ale teraz mówimy też o mieszkańcach, tak? Czy mogą być zróżnicowane ceny? No wydaje się, że nie. No wydaje się, że nie. Bo to już by była polityka, która by nas troszkę chyba, zaryzykowałbym, cofała w dziesięcioleciach. Tak? Ona się może tylko w polityce podatkowej pojawiać, ale nie w, w relacji konsument-przedsiębiorca. Proszę. Jeśli mógłbym dodać komentarz odnośnie funkcjonowania miast. Myśmy się już tak przyzwyczaili, że do istnienia ustawy samorządowej i istnienia pod, silnych podmiotów w postaci miast i regionów, że nie... Dopuszczamy w ogóle my w Polsce do myśli, że mogłoby być inaczej. A tymczasem w bardzo wielu krajach świata jest ta polityka scentralizowana. I w Azji Centralnej akurat reformy samorządowej nie przeprowadzono do tej pory, i partnerami dla jakichkolwiek dyskusji z mieszkańcami pozostaje ministerstwo. Na szczeblu gdzieś daleko, w nur sultanie czy, czy w Taszkencie. E, niestety jest tak, że w świecie całym administracja turystyczna najczęściej jest postrzegana źle i bardzo często, co jest doświadczeniem też i Polski, turystyka, resort turystyki jest łączony z czymś innym, z sportem, pocztą, czy czymkolwiek innym, a tymczasem ten aspekt znaczenia ekonomicznego wymaga bardzo dobrego zarządzania i bardzo innowacyjnego zarządzania. To powoduje, że potencjalny konflikt będzie narastał, jeśli nie stworzy się wentyli bezpieczeństwa właśnie w postaci ruchów miejskich, debat na platformach społecznościowych oraz oczywiście gotowości partnera tego, tej władzy, władzy samorządowej lub władzy krajowej do dialogu. W tym zakresie okazuje się, że nauka dała odpowiedzi. Tu odwołam się do jedynej, pierwszej kobiety, jednej z dwóch kobiet, które otrzymały Nagrodę Nobla w zakresie ekonomii, Elinor Ostrom, która przed laty w wyniku z badań różnych rozwiązań, takich opartych na, na, na tradycji i samorządności, wskazała, że zwykli ludzie potrafią być lepszymi gospodarzami niż władza. I e, tylko trzeba umieć znaleźć, e, w jakim przypadku i jakie warunki e, muszą spełniać, e, o, musi spełniać ów przedmiot e, e, władztwa e, e, prostych ludzi. E, górale e, lepiej zarządzają e, wspólnotami e, pasterskimi, niż zrobi, robiłaby to władza centralna. Ale I to jest ten przykład. Ale już chyba nie. Ale należy sformułować w oparciu o kompetencję, w jakich obszarach należy oddać ludziom władzę w podejmowaniu takich decyzji, a w jakich obszarach władza silna musi być i jest, i jest, i jest potrzebna. Aspekty bezpieczeństwa to jedno, a aspekty dialogu, rozmowy, planowania to drugie, nie wymagające wcale szczebla centralnego. So there should be there should be dia dialogue between all stakeholders. As I mentioned, uh, Prague City Authority tried to promote uh, not the, the main uh, monuments in the in the city center, but also the neighborhoods. <laughs> the neighborhoods yeah so it means uh, there are new festivals there are new uh, galleries there are new sh new shops so they are trying to to invite tourists to to these neighborhoods and bring also a profit for the for the for the local residents in these neighborhoods Another activity is, uh, is the campaign, uh, I Have an Idea, so that the local residents can, can send uh, ideas about tourism, but not only about tourism, to local authorities and uh, then it can be accepted uh, as an um, improvement in the, in the city life. And uh, I would like to, to go back to the question on, on about over tourism. I think the, the main problem is uh, sh already at the beginning. So, the clear rule at the beginning, if the Airbnb goes to the city, so the clear rules uh, should be discussed with the, with the city. So, if, uh, if they, somebody, uh, somebody uh, gave the permission, to airbnb or e-scooter or any other uh, uh, businesses so at the beginning should be the clear rules and not later mm -hmm. we, we don't have then then problem mm -hmm. so for example for e-scooter the the clear rule the speed uh, the age of the of the driver uh, where should the e-scooter uh, be uh, be parked uh, do they do they uh, do they be on the road or on the pavement so these rules should be already at the beginning yeah it's the same problem with uh, with uh, venezia so there is the local authority but there is also problem with the with the harbor and harbor wants business so they they accept the the ships in venezia. Local ale kiedy, kiedy słucham panów, to wybrzmiewa z tego e, taki, taka lista z rzeczy, których zaniedbań, które, które mamy na, na kontach, to znaczy tego, co nie zostało przemyślane z różnych powodów, czy nie zostało zaproponowane, postanowione, żądane na samym początku, ale też bardzo często wracamy do e, do najbardziej podstawowych kwestii, takich jak edukacja, to znaczy edukacja i po stronie tego, kto zarządza miastem czy kto, kto współrządzi miastem, ale też edukacja tych, którzy dorośli, dorosłych ludzi, najczęściej dorosłych, którzy, którzy przyjeżdżają, są turystami. I chciałabym zapytać, też może korzystając z, z doświadczenia Kijowa. Jest kilka, jak sam pan wspomniał, jeszcze przed, przed mierzeniem się z tym problemem, czy właśnie w obszarze edukacji możemy Kijowowi udzielić rad, nawiązując do, do, do jednej z ostatnich wypowiedzi w filmie, uważaj czego sobie życzysz, bo to się może spełnić, więc zanim Kijów zostanie zalany falą turystów, korzystając z tych doświadczeń, z tego czego żeśmy nie zrobili, co... Z czego wyciągnięto już wnioski? Czy w Pradze, czy ale też w, w Airbnb, w instytucji, czy w Krakowie, czy w Taszkencie, żeby tym dobrym doświadczeniem powstało na kanwie złego doświadczenia się podzielić. First of all, I think um, today, today um, in a film, we saw one very, really, really important things, small cities. have a problem with over tourism. big cities don't have a problem with over tourism. for example, someone tell about new york. new york have a lot of tourists. It's one of the biggest uh, city in the world that have a tourist. but it's a big city. and always these cities is rebuilt, and uh, uh, i don't know making new location, touristic location, not only in new york, around the new york. that's why i hope the main uh, reason to to create something new around the city that uh, we have over tourism. if you speak about kiev today, kiev is a city with 5 million people. it is a big city with two sides. and we have a lot of touristic attractions. and it is not typical city. for example, in ukraine, we have lviv. this is a city in the uh, west of ukraine. it's the same like uh, krakow um, for the history, for the some uh, heritage, for some for some architecture. but if you compare these two cities, Kyiv has a very big uh, main square and a lot of uh, squares and uh, locations around. Lviv has really small, um, a very small square. And uh, five years ago, when I started my job in tourism department, uh, always in the in in head of all people, they have one thing Lviv is the main touristic city in, in Ukraine. But when we compare the amount of tourists, in Kiev, we have more tourists because Kiev is a business city, Kiev is a touristic city, Kiev is the biggest city. And of course, uh, I think for Kiev, over tourism, it is a good idea to contact with some new operators of um, some services before we start something that my colleagues say, uh, and that's why we have the same problem like uh, Bartolomeo said with the Airbnb. And I think today in our discussion, main problem not over tourism the communication with some, um, some services that work and that uh, invite and have a, some, uh, some suggestions to, to many traffic. Because I think Airbnb is one of the traffic uh, generation of traffic, one of them some of this like uh, cheapest airlines like low cost. that's why i think it is better to communicate with them. the key is the case when three, four, five years we don't have any problem. but if we have some problem, i think we can, uh, we can, if, if, for example, kiev today have more than 15 million tourists per year, i think we will uh, do one very important thing. we contact with our neighbor cities. For 100 kilometers, for example, and create with them some touristic product together. And um, that's why uh, when, for example, someone comes to Kiev, they think about okay, one day is in Kiev and after that please go to some another city, Chernigov, We have a lot of cities, very beautiful, very ancient, very unique and very interesting. And this is cooperation will be answered for um, your questions, what we will do if we will have it over tourism for Kiev. Thank you. Jedna dodatkowa uwaga. Nie podejmowaliśmy w wątku rodzajów turystyk. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o turystyce biznesowej, a więc konferencje, kongresy. Ten profil jest zupełnie inaczej postrzegany, ten profil turysty czy odwiedzający, odwiedzającego, gdzie nie obawiamy się, że nadmierna ilość kongresów spowoduje, Protesty mieszkańców. prawda? W związku z tym, jeżeli jest właściwa proporcja zachowana w polityce rozwoju miasta, gdzie turystyka biznesowa jest głównie w okresach posezonowych lokalizowana, to powoduje też swoisty, swoistą sytuację, że ci, którzy chcieli zobaczyć pewną. Pewien, pewien, pewien kierunek czy pewne miasto uczestniczą wtedy nie w grupach towarzysko-przyjacielskich, a w grupach biznesowych, które zapewnią że tak powiem, odwiedzenie miasta i niekonieczną potrzebę powrotu w warunkach mniej kontrolowanych. Jeśli można, taką refleksję. Wydaje mi się, że to co Pani powiedziała, cała filozofia polega na tym umiejętności wyprzedzenia, to znaczy wyprzedzenia pewnej wizji rozwoju. Kijów jest w, w pewnym etapie, który ma szansę. Tak? Wspomniany został Lwów. No, Lwów za chwilę, jeśli się otworzy bardziej, to przeskoczy atrakcyjnością Kraków, myślę, w pewien sposób. I popatrzmy na, na Kraków. Co się stało z, po wybudowaniu kładki Bernatki? Tutaj żartobliwie przed południem jeden z kolegów z podgórza powiedział, że trzeba przepiłować Bernatkę, most zwodzony z tego oraz zrobić. Tak? To jakie inwestycje, czy prywatne, czy miejskie, spowodują, że się ro, e, zmieni układ, rozkład przestrzenny? Filo, mówię to od czapy dębniki i, i zakszówek zruczajem całym. Czy ja jako mieszkaniec ruczaju chciałbym nie do końca, bo sobie mogę wyobrazić, co się na Zakrzówsku będzie działo. Tak? Ale nastąpi być może taka deglomeracja naturalna i poprzez inwestycje miejskie no, migracji, migracji, nawet nie, nie że tak powiem, Celowej tylko w sposób spontaniczny. I teraz, na ile miasta takie czy inne będą potrafiły i potrafią mieć taką wizję. Przecież stan dzisiejszy w wielu miastach historycznych jest wynikiem pewnie od lat połowy, lat 70., chęci te, prze, zarabiania przez te miasta na, na usługach na usługach turystycznych, bo to była koncepcja gospodarcza, no przecież fabryk ciężko było budować i po co, tak? I jesteśmy troszkę, tak, gdzieś tam na końcu taki był posmak tego filmu, Amsterdam, jakby podsumowania tego Amsterdamu, chcieliście, to macie, tak? I troszkę nieświadomie, nie, w sposób niezawiniony przez nikogo znaleźliśmy się w wielu miastach w takiej sytuacji, ale to, co jest klucz dla Krakowa, jak utrzymać, czy nawet powiem odwrotnie, jak mu przywrócić ten charakter dziedzictwa UNESCO i to, co jest myślą przewodnią tej, tego miasta. A na pewno nie zrobi tego ani sam Urząd Miasta, ani sami hotelarze, ani same Airbnb, tylko pewna współodpowiedzialność, miasta. która może spowodować, że ktoś nie będzie sprzedawał szota, jak pani powiedziała, z wódką za, za 4 zł, chociaż to co trochę drogo, nie? Dziękuję. Make Kraków great again, tak? Ja powiem, że w momencie, kiedy wyjeżdżałem z Taszkientu i wspominałem partnerom lokalnym, że będę uczestniczył w konferencji na temat overturizmu, to w zasadzie pukali się w czoło, o czym ty mówisz. Znaczy i tu wielki szacunek dla organizatorów dzisiejszego kongresu dla podjęcia tego tematu, który być może dla wielu miast, dla wielu regionów jest wyprzedzającym tematem, nieznanym, mhm. ale... Dla mnie jest to pierwsze doświadczenie w, w takiej dyskusji tak głęboko wchodzącej w zakres overturizmu, ale jestem przekonany, że dla większości miast w Polsce paradygmat pozyskiwania klientów, przyciągania i, i, i zwiększania dochodowości turystycznej jest dominujący, jeżeli nie jedyny. Mhm. I ostatni głos w naszej dyskusji, bo patrzę na, na zegar, który, który nam tutaj tyka. Thank you. No, I just wanted to provide my personal reflection on the experience that I also see in other cities uh, with regards to the debate on overtourism. In fact, usually the debate um, is in a stage where tourists, uh, sorry, where cities actually want to have the capability to manage tourism. So I think the discussion about deal with overtourism is probably more shifted to what are the tools that cities can have to manage tourism, tourism flows, and tourism policy but in its own way. The experience that I have seen as quite positive, for instance, is uh, in many cities with regards to tourist tax, for instance, is one of the tools where cities can actually impose a tax that is collected um, and basically goes to the city budgets and can also cover and address some of the externalities coming from tourism. I know that at the moment Polish cities do not have that tool. But it's been quite a useful tool for cities elsewhere. It's collected for more promotion. Mm -hmm. Well, that's probably then the discussion for policymakers how they use the money. But knowing that, for instance, like I don't know, the city of Prague or, or other cities elsewhere actually use the money to invest or reinvest into cities and especially parts of cities that actually face most of the tourists in terms of. Mm -hmm. Uh, like reinvesting into the existing infrastructure, we actually are the only global platform that helps cities globally to collect and remit this tourist tax. Today, to date, we actually have collected one, $1. 1.5 billion American dollars uh, globally. Uh, one of the things in terms of management of tourism that I see elsewhere is also pertaining to data. Like there is a lack of actually understanding of who is driving over tourism, what's the cost of it, what is actually the discussion pertaining to where all these tourists are actually coming from. so we're also, as a platform, providing statistical data, aggregated data to cities. like, for instance, recently we surprised the city of prague by showcasing that, in fact, we're not, we might not actually be a cause of overtourism in prague because over the past year, around 800,000 guests came to prague, whereby you have at least 8 million tourists going to the city of prague, 25 million altogether, even like for business trips, et cetera. So, you know it's sometimes good to see also the data which we are actually willingly sharing. Mm -hmm. and the second and then the third part that I actually see um, is like platforms helping to manage some of the externalities in the sense of community disturbance, et cetera. So you might actually have encountered our recent announcements whereby we will be removing all party houses from Airbnb. We're going to be doing it as the only platform. Ale oczywiście są inne platformy, my nie jesteśmy jedyncami. Myślę, że w Krakowie like 7, 8, 9 platform, które są aktywne, więc zawsze dobrze jest mieć innych zawodników, joining the discussion do dyskusji. Dziękuję bardzo. Jak państwo słyszeli, to w zasadzie nasza dyskusja, nasza rozmowa jest wstępem do czy kolejnym elementem uh, rozmowy i ten, 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 ten ta złożoność będzie się jeszcze w kolejnych spotkaniach, na, na przykład w rozmowie prezydentki i dwóch prezydentów, czyli trójmiasto e, i problemy oraz wyzwania, które, e, które przed północą Polski stoją związane z turystyką i z zainteresowaniem, z tym, że przyjeżdżamy. Bardzo dziękuję moim gościom za prezentację, za udział w rozmowie i myślę, że w kuluarach będą jeszcze dostępni do, do pogłębiania tych wątków, bo jest o czym rozmawiać, a, a Państwa zachęcam i przypominam i sobie też, że uprzejmość w odwiedzaniu cudzego domu jest chyba tym pierwszym krokiem. Dziękuję Państwu bardzo.